troszeczkę większa porcja według mnie. Z tego burgera wywaliłbym tylko oliwki. Wszystko tył próbowało uciec. Nie ma. Wielkościowo mogę porównać do Big Maca? Czekamy na opinię, bo dzisiaj pierwszy dzień. Pierwszy dzień jest. Pierwszy dzień. Oho, to premierowo. Co miesiąc zmieniamy i... Burger z kurczakiem jest dobry. Wpadnijcie tutaj na burgera sezonowego, bo warto. Kolejną burgerownią, którą mi poleciliście na Instagramie, był Skyrocket Burger, znajdujący się na ulicy Więziennej 7A we Wrocławiu oczywiście. Więc pójdziemy sobie, zamówimy. Dobra, sprawdźmy, co mamy tutaj ciekawego. Dobra, na początku sprawdźmy kartę. Nie wiem, jak lubisz gruszkę i orzechy, to bym tego Astro Cheese'a spróbował, nie? To ty możesz wziąć Astro Cheese'a, a ja wezmę supernową. Właśnie nienawidzę gruszki i w tym jest problem. No to są orzechy jeszcze. Ewentualnie kurczak, pomidory, cebula, płatki chili. Nie, nie, kurczak, karmelizowana cebula, rucola, pomidor, bacon, sos, okej. Okay. To byśmy wzięli te dwa, co? Supernową barbecue i do tego Meteor Chicken. Ty, i sezonowego dla mnie. Pasuje? To tak zrobimy. No. Dobra. Ale czekaj, czekaj. Co? Frytki steakhouse jeszcze i bataty weźmy i coś do picia. No to picie to wiadomo, ale co, że frytki steakhouse i bataty... Nie, bataty fujka. Bataty fujka. Ale ludzie lubią. Ale to my jemy, nie ludzie. No, ale by chcieli chyba zobaczyć, nie? Frytki steakhouse? Fujka? No. No i dobra. No dobra. Supernowa barbecue będzie. Pojedyncza? Tak. Ten meteor, co jest? Co jest z tym sezonowym? Cacyki, serfeta, wołowina, oliwki, tapenada z suszonych pomidorów, szpinak, cebula czerwona. To będzie, no. Sezonowe rzeczy są fajne. No i frytki, steakhouse. I dwa razy kolkę zero. Dwa razy kolkę zero. Tak. Dobra. I to. Dobra. Dobra, złożyliśmy zamówienie. Jeśli podobają Ci się moje materiały, zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Czerwony przycisk tam na dole. Łapkę w górę, kliknij dzwoneczek. I jeszcze o sosach zapomniałem. No. Jeden ten Inter Barbecue, a drugi serowy. Serowy. Dobra. Jeśli masz propozycję, jaką restaurację mamy odwiedzić następną, pisz na maila bartolo.współpraca@gmail.com. Zapraszam Cię na moje social media, Instagram, TikTok. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka z To Story, zapraszam Was. Tutaj jest odnośnik. Tutaj też są alkohole w ogóle. Wiadomo, plus 18. Ale to takie Miłosław, Grodzisk. Gdybym nie prowadził, sobie wziął drineczka. Ale wino do mięsa, no. Patrz, Macieju, patrz. O. Nie zawsze jara, jak oni to w barze wyliczają, że obracają puszkę, wylewa się całe. No i mi zostało. Niestety, plan nie wyszedł. Ja sobie pićko zostawiam już do burgerów, nie będę tak dużo pił. Jeśli chodzi o supernowa barbecue, jest to wołowina, sałata, cheddar, pomidor, bacon, ogórek, konserwowy, sos. Interstellar i barbecue. Przecież masz go do frytek. Co za łeb z ciebie. Ale sos sojowy. Nie wiem. Okej. Okay. Dobra, ja sobie wziąłem Meteorite Chicken. Kurczak, karmelizowana cebula, rucola, pomidor, bacon, sos, kosmik, smoke storm. Dobra. Angielskie nazwy nie dobre dla mnie, dla mojego języka. Ogólnie sezonowy jest bardzo dobry, nie wiem, czy słyszałeś, co pan mówił na słuchawkach? Słyszałem, ale już zapomniałem. Czyli mamy trzy burgery i frytki. Ja, naturalnie. Jeśli chodzi o samą knajpkę, bardzo cicha okolica. Samochody przejeżdżają raz na dosłownie parę minut, a nie co chwilę. Ogródek fajny. Jest chłodno, zacieniowany, bardzo mocno zacieniowany, co jest dużym plusem. Wnętrze też spoko, telewizor jest, tu można sobie mecz jakiś obejrzeć. Mają dostawę do domu.
A wiesz, że Pasów to używa tych samych mikrofonów? Pasów? No Pasów. Jeśli chodzi o ceny burgerów, no to takie standardowe. Pojedynczy 40 zł, podwójny 47, sezonowy 42, sosiki po 6 lub 3 zł, frytki 13-15, pićka w zależności od pojemności 15-28. Kurde, mogłem wziąć lemoniadę, nie pomyślałem. Nawet szejka mają. No jestem ciekaw, czy widzowie dobrą polecajkę mi zrobili. Kosmiczny głód, dobierz do burgera frytki, steak i kolesław za 16 zł. Nie, powiem ci, że ten sezonowy burger Macieju mnie bardzo zainteresował. Może w sumie przez ten szpinak? Byłeś kiedyś burgera ze szpinakiem? Nie. No, tzatziki. No, ciekawie się zapowiada. Oliwki. Oliwki, no, no. Nie lubię oliwek, ale się poświęcę. Galaksiak. Mogliśmy ci wziąć galaksiaka. Coś ostrego przynajmniej by zjadł. Albo Oriona. Dobra, zdejmijmy okularki. Bo jest tutaj fajnie zacieniowanie. A te uka nastrojowe. No, zamówienie nasze już przyszło. Zaczniemy od teoryta czy chickena. Tutaj mamy burgera sezonowego. Tutaj mamy kurczaczka. Pajta z nożami jest podawane. I to jest kozak, nie? Ty, myślisz, że jak zapytam, czy mogę ten nóż wziąć na pamiątkę do domu, to go dostanę? Z Ikei? No to burgery takie duże i mięciutkie. Strasznie mięciutkie są. Tutaj nie pytają, jak wysmażyć mięso. Burger z kurczakiem jest dobry. Czuć cebulkę. Nawet troszeczkę ostrawy, bym powiedział. Chcesz spróbować? Chcę, zaraz spróbuję. Lubię, jak smakują frytki. A spróbuj sobie tego sosu z rąbisty. Mhm. No frytki są bardzo dobre. Sos też jest przepyszny. A ten sorowy jak siedzi? Sorowy też jest bardzo dobry, ale mi bardziej siedzi ten drugi. Bo ja bardzo lubię sos sojowy, więc... Okej. Powiem wam, kochani, miałem dylemat. Zamawiać pojedyncze czy podwójne burgery. Ale wybrałem pojedyncze. Ze względu, że burgery są duże. Myślę nawet, że jeden pojedynczy burger stąd wielkościowo mogę porównać do Big Maca? Nie, nawet większy. Co? No. Nie wiem, bo dawno McDonald's to nie jadłem. W sensie, wiesz, wysokościowo może jak Big Mac, nie, ale jest jeszcze dużo szerszy. No tak. Średnicę ma większą. Mhm. To się zawsze muszę upaćkać tym sosem. Ten każdy burger w porównaniu do Big Maca, nie? Jak tam? Ale delikatnie ostrawy? Delikatnie, nie aż ten, bardziej przyprawy do kurczaka w takich przyprawach. No, ale bardzo dobry. Ten sezonowy mnie interesuje. Czekamy na opinię, bo dzisiaj pierwszy dzień. Pierwszy dzień jest. Pierwszy dzień. Oho, to premierowo. Co miesiąc zmieniamy i dzisiaj jest okej. Okej, okay. Bo pierwszy dzisiaj faktycznie. Dzisiaj Miły pan przyszedł, zapytał. Jak ci smakuje burgerek, Macieju? Bardzo dobry jest. Sos idealnie pasuje do składników. Ja bym sobie to podmienił. Od razu bym spróbował fryteczek. Dobra, spróbujmy fryteczek. Fajny koszyczek. Kurde, nigdy tak mi frytek nie podawano. To jest ten sojowy, tak? Mi sos sojowy nie siedzi. Co to jest? Ketchup, sos sojowy, czosnek, aromat dymny, miód. No to nie. Jedyna soja, jaką akceptuję, może się śmiać, ale to są kotlety sojowe. Sos serowy, nawet. Szału nie ma, ale tragedii też, nie? Widzisz, ciekawostka, że sezonowy zmieniają co miesiąc. Ładnie z niego cieknie. Ale dobry jest. Powiem ci, Maciek, naprawdę jest dobry. To zostało. Ten bakłażan jeszcze chyba.
W sensie nie chyba, tylko na pewno. Ponieważ na niego patrzę. Mięso średnio przesmażone mają tutaj chyba fabrycznie. Ogólnie, gdyby nie te oliwki, to byłby naprawdę mega, nie? Wszystko od tyłu próbowało uciec. Nie ma. Nie, on mi siedzi ogólnie. A jak mam być całkiem szczery, nie jestem pewny, aczkolwiek wydaje mi się, że w tym momencie pierwszy raz w życiu jadłem serfetę. Albo drugi. Nie, drugi raz, bo pierwszy raz jadłem za dzieciaka i mi nie posmakował. Nie, powiem ci, że mega. Aha. Powiem ci, że mega fajne miejsce. I Jezu, ta cisza jest piękna. Ja słyszę smażenie burgerów, znaczy mięsa. Ogólnie naprawdę z tego burgera wywaliłbym tylko oliwki. Ale to połączenie ze szpinakiem, fetą, no, śmieszne. To tak jak ostatnio było to połączenie, nie? Grillowany banan i masło orzechowe. No, ale ciekawe było. Ciekawe, dobre, ale masło orzechowe. Trzeba lubić, nie? No tak. Dobra, kochani, bez żadnego przedłużania. Maciej opowie, jak smakował mój burger. No powiem tak, nic w zasadzie mi nie brakowało w nim. Także myślę, że solidne 9,5, bo może ktoś znajdzie coś, do czego można było się przyczepić. Aczkolwiek, no ja nie znalazłem. Co z barbecue idealnie mi pasował do składników. Tutaj gdzieś Michał prawdopodobnie sobie wstawi listę składników. Przy tym, jak o tym mówię. Pomyślę. A fryteczki? No do fryteczek oczywiście polecam sos ketchup, sos sojowy, czosnek, aromat dymny i miód. Gdzie soja? Kwestia gustu. No tak. Michał tutaj woli bardziej z serowym sosem, ale ja wam coś polecę Interstellar Barbecue. Co polecacz? Frytkom ile dajesz? Pomyślmy. Czekajcie, kochani, muszę spróbować jeszcze raz frytki, żeby wydać osąd. Jak? Sezonowy? Sezonowy mega. O dziwo smakował mi nawet, jak nie lubię oliwek. Bo ja oliwek naprawdę zawsze, jak tam dzieciaki chciały z oliwkami, to ja oliwki zawsze na bok, ale tu mi siedział. Bardzo dobre. Wracamy do frytek. No, bardzo dobrze przyrządzone, nie? Mimo, że już trochę tutaj jemy, nadal są mięciutkie. Zrobiły się takie gumowe. Dobrze posolone, nadal są świeże, mimo ile już tutaj jemy. No, ja wiem, to jest zjadł bataty. No, patrząc na cenę, to jest w porządku. Troszeczkę większa porcja według mnie. Bo one ile kosztują? Przypomnij mi. 13? 13. Troszeczkę większa. Porcje byłyby idealne. No tak, minimalnie większa. Jeśli chodzi o burgera Meteoryt Chicken, nutka ostrości, ale był przepyszny. Nie mogę powiedzieć, że nie. Ja mu bym dał 9 na 10. O, fryteczki. Nie mam do czego się nawet przywalić, więc dałbym nawet 9,5 na 10. Sezonowy burger również był dobry. Jak sosy? Ogólnie nie wiedziałem, że ten jest sojowy, bo to on wybierał. Ja soi to tylko w kotletach, jak już. Okej. Więc mi nie siedzi. Czyli który jest sojowy? To jest soją. A, że z soją, no tak. No. Okej. Jemu smakuje. To jest w moim guście, więc jest przepyszny. No, po ciebie samemu, nie myślał o mnie. Ej, no, też sobie wybierałeś, tak? No dobra, no. Przepraszam, nie krzycz. A Supernova Barbecue? Jak? To jest ten burger, co zamawiałeś. Tak. Aha, nie, no bardzo dobry. Nie, dobry był, no. Myślałem, że dalej o sosach mówimy. Nie, o tym, o burgerze. I fajnie podajecie. No. Z nożykami. Dobry patent. Od razu można przeciąć na pół, bo no. Właśnie większość osób je widelcem nożem, to od razu mogą sobie... No właśnie, co fajne, że od razu dajecie, bo ostatnio... Jak byliśmy, to rękoma, tylko że tam akurat było podawane w takich blaszanych. Ale to wiesz, nie wszyscy lubią je rękoma ze względów higienicznych. Niektórzy lubią... No tak! Więc tak, my jesteśmy już po konsumpcji wszystkiego. Ja zjadłem dwa burgerki, połowę frytek. Maciej zjadł jednego burgerka i drugą połowę frytek. Ogólna ocena knajpki jest, dajmy im takie solidne 9,5 na 10. Tutaj panowie opowiadali, że oni dopiero od maja są tutaj, więc wbijajcie tutaj na burgery. Powiem wam, że
że naprawdę robią robotę. Tak jak wspomniałem, jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie subka tam na dole, dzwoneczek, łapeczka w górę, to nic Was nie kosztuje. Jakiś miły komentarzyk. Macieju, masz coś do dodania? Wpadnijcie tutaj na burgera sezonowego, bo warto. Tak, Więzienna 7A. Na rock!